Tak, kochani, to jestem ja. Właśnie jest środa, właśnie wróciłem z pracy. No i dzisiaj jest dzień ze mną. Zmierzamy do domu. O, pierwsze co, to rzuca się w oczy pitbull. Już z daleka szczeka, już ją widać. No, Zosieńka. No, moja kobieta też czasami czeka na mnie, ale nie przypominam sobie, żeby aż tak skakała przy szybie. O, jak lata, proszę spojrzeć. Tu gdzieś jest ten wariat nasz. Zaraz wbijamy. Zostań, no zostań, no chodź tu. O, jak się cieszy. Dobra, kochani, pierwsze co to u mnie jest spacer z tym małym wojownikiem. Więc ja idę najpierw załatwić swoje i zaraz widzimy się na spacerku. To lecimy. Pierwsze co, to z pieskiem na spacer, bo wiadomo, cały dzień czeka, więc trzeba z nim też wyjść. Dobra, chodź Zosieńko, śmigamy. No, proszę zauważyć, że nie tylko ja jestem tak zarośnięty jak dzik, ale również nasz piesek. No ale to wiadomo, wszystko przez to, że kurczę, wszystko jest pozamykane. Idziemy do góry, Zośka. Zobacz, jak się wariat cieszy. O, jak się cieszy, tak. No, powiem wam szczerze, że ja nie wiem jak wy, ale ja nie rozumiem takich ludzi, którzy mają zwierzęta kompletnie wywalone. Ostatnio, nie wiem, widziałem filmik, wleciał raczej filmik, no, wiadomości oglądałem, po prostu w wiadomościach było, jak koleś kręcił telefonem, jak potrącił psa, a potem się wrócił. I normalnie go nakręcił, jak po nim przejechał, no nie wiem, dla mnie to jest masakra, nie? Tacy ludzie, nie wiem, w ogóle bez serca, to ja nie wiem, nie zasługują żyć na takim świecie. No to jest naprawdę, każde zwierzę ma swoje uczucia i każde zwierzę na jakiś sposób się przywiązuje z właścicielem. Więc ja nie wiem, ja jestem za zwierzakami. Poza tym, jaki świat by był bez nich. Tak, kochani, no i tak po pracy zawsze sobie chodzimy na spacerki. Oczywiście z rana też trzeba wychodzić. Wiadomo, nie wolno zapominać. No i tak z 20-30 minut zazwyczaj sobie hasamy. Potem do domu, jakaś kawka, okąpać się i dalej, bo jak widać jestem dalej w roboczych ciuchach. No ale jak już mówię, zwierzak na pierwszym miejscu też musi się iść wypróżnić. I tu wam, kochani, powiem, niestety nie pokażę wam. Nie będę wam po prostu całej drogi pokazywał, jaki na ten spacer, bo też nie chcecie pewnie siedzieć, nie chcę was zanudzać, że kurde, tyle czasu z pieskiem idę po dworze. Oczywiście mój piesek też, kurczę, musi mieć trochę chwili prywatności, bo wam powiem, że nie każdy przed kamerą umie wszystko zrobić, a mój pies na przykład przed kamerą, to on się nie złamie. Chodzi mi o to, że on się nie załatwi. Więc ja się muszę obrócić, kamera też się musi obrócić, wtedy on swoją potrzebę zrobi. Więc kochani, po spacerku widzimy się znowu w domu, a my lecimy dalej. Jo! Tak, kochani, już jesteśmy po spacerku, ja już jestem po kąpieli. Jak widać, już się ciemno na dworze zrobiło, ale to nic. Pierwsze co, to zaczniemy obiadek szamać. Dzisiaj kluseczki, dowolaj i sałateczka. No i oczywiście jakiś kompocik do tego. No nic, kochani, to my zasiadamy do jedzenia. I widzimy się później. Tak, kochani, znajdujemy się w garażu. Oczywiście zima jest, tu na dworze nie można nic robić. W lato lubię czasami sobie kosiarkę zatentegować, iść na dwór, wiadomo, jakiś napój do tego chłodny. No, tymczasem akurat już wcześniej zacząłem ławkę szlifować. Będę szlifował, że potem ją w lato wystawić na dwór. No, lubię tak sobie poskubać przy takich różnych tych, jak jest czas, jak najbardziej sobie coś takiego robię. Aczkolwiek, tak jak mówię, uwielbiam lato, bo jednak w lato biegam z tą kosiarką, więc do tego napój oczywiście wiadomo, o co chodzi, więc jest fajnie. Tymczasem biorę się za ławeczkę. Oczywiście długo jej nie będę robił, bo też was nie będę zanudzał. I jeszcze dzisiaj muszę pieska okąpać, więc działam. We'll be right back.
No elegancja Francja normalnie. No nic, nie zanudzam was. Trochę się pobawię. Potem się przebiorę, muszę ogarnąć, 10 minut sobie poszlifuję. No i potem co? Jeszcze może zagram dzisiaj, jak mi się uda. Zobaczymy, najpierw jeszcze trzeba pieska ogarnąć. Więc lecę dalej. Nasz dzień dobiega końca. Wiadomo, po pracy to zawsze szybko czas leci. Pies już jest ogarnięty, nie wiem czy widać. Biały jest, jeszcze musi trochę przesnąć. Oczywiście spacerek jeszcze musiał być, bo wiadomo, już nie wyjdzie. Jest godzina 9:30 dokładnie. Ja jeszcze sobie zagram w Rezydenta, w międzyczasie też kolega akurat był. No i ja sobie jeszcze w Rezydenta Evil zagram w dwójkę. Oczywiście wszystkie części wcześniej już przyszedłem, ale jeszcze chwileczkę, zanim pójdę się położyć, sobie jeszcze z jakąś chwileczkę zagram po prostu, no. A potem kładę się spać, no i do pracy, rodacy. To trzymajcie się i do następnego. Yo!